Tak. Korwin. Jest Korwin? Korwin. Okej. Okay. Nie widzę Korwina? Nie ma Korwina? Jest, a proszę. Proszę bardzo. Panie pośle, mnie dreszcz przechodzi, jak słyszę, jak wy chcecie tak centralnie sterować tymi wszystkimi płacami, to w ogóle nie wpisuje się w jakąś poważną ekonomię. Ale nie o tym. W 2001 roku, kiedy na gruzach skompromitowanej Unii Wolności powstawała Platforma Obywatelska, trzech tenorów, czyli Płażyński, Olechowski i Donald Tusk, wzięli sobie na sztandary wolnorynkowe hasła. Mówili o tym, że trzeba obniżać podatki, walczyć z biurokracją, ułatwiać w Polsce prowadzenie firm, upraszczać procedury. Ale 8 lat rządów Platformy pokazało, że ten wolnorynkowy elektorat został oszukany, a Donald Tusk w 2013 roku wprost przyznał, że on właściwie to jest socjaldemokratą, a nie wolnorynkowcem. I teraz mam wrażenie, że kiedy sypie się poparcie Platformy Obywatelskiej, ten schemat nam się po raz kolejny powtarza. Pojawił się pan Petru i jego Nowoczesna, wypełniona po brzegi ludźmi związanymi z Unią Wolności i z Platformą Obywatelską. I pytanie. Tak, tak, już pytanie. Jak pana zdaniem, bo pan jest takim wygą politycznym, tyle lat doświadczenia, wygląda wiarygodność Ryszarda Petru i jego partii? Czy to jest tak naprawdę, tak jak mówią, nowa jakość w polityce, czy też po prostu mamy do czynienia z kolejną reinkarnacją Unii Wolności, z taką klasyczną ucieczką do przodu, przebrandowaniem? Uśmiecham się, bo dzisiaj ja już nie będę dosypywał, jak to się mówi, do pieca i nie będę już atakował pana Ryszarda Petru, bo skutecznie dzisiaj to robił, chociaż nieraz mi się wydaje, że aż za ostro, pan Kukiz. Mówi pan o tym atakowaniu, gdzie pan Kukiz miał kartkę z napisanym tak, hasłem ja mówię. Haki dlatego ja jeszcze raz podkreślam, nie będę atakował tutaj pana Ryszarda Petru, ale niewątpliwie to, że pan Petru dzisiaj i jego ugrupowanie, jego komitet wyborczy ma szansę na przekroczenie progu 5%, to jest między innymi to, o czym pan mówił. W sondażach mamy prawie 10. O czym pan mówił, tu nie chodzi że o atak. Są to ci wyborcy, którzy są zawiedzeni działalnością Platformy Obywatelskiej. A ja tylko dołożę jeszcze, akurat w tym kontekście, też jestem wkurzony na mojego kochanego partnera koalicyjnego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy widmo porażki zajrzało w oczy, to nagle następuje przyspieszenie. Ja podziwiam panią premier Kopacz. Wiecie za co? Wykonuje w tej chwili tytaniczną robotę, żeby przynajmniej zahamować ten trend spadkowy, a mało tego, żeby ewentualnie próbować przybliżyć się czy dogonić PiS. Ale mogliśmy to lepiej rozłożyć w czasie. A wie pan, co jest gorsze niż dać się nabrać? To jest dać się nabrać dwa razy. I proszę sobie wyobrazić, jak ludzie będą wkurzeni, jeśli za parę lat okaże się, że na ten sam numer, na który się nabrali w przypadku Platformy Obywatelskiej, dadzą się nabrać jeszcze raz w przypadku Nowoczesnej. Proszę pana, a ja muszę panu tak powiedzieć. 4 lata temu, jak zobaczyłem wyniki wyborcze i jak również zobaczyłem, że w niektórych obwodach głosowania, typowo wiejskich, Palikot z nami wygrywał, to we mnie też coś pękło. I powiedziałem, i za to Palikotowi dziękuję dzisiaj. Mówię, idę do normalnej roboty. I przerwałem zawodostwo poselskie, dzisiaj jestem społecznym posłem, i wróciłem do normalnej roboty. Czyli i to była jedna firmie. Z lepszych decyzji w moim życiu. Panie pośle, to ja przepraszam. Ale nie dyrektor w państwowej firmie to rzeczywiście Ja chciałem jedną rzecz. Panowie.